Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i szef klubu tej partii. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, porozmawiamy oczywiście o sprawach fundamentalnych i o wielkiej polityce, ale najpierw zapytam o rzepak. Czy pan jest przygotowany na pytanie o rzepak? Ale o olej rzepakowy, o zbiór rzepaku, o... O zbiór, o zbiór, czy można... <laughs> Czy można skupować rzepak w niedzielę, ponieważ politycy pana partii skarżyli się, że ta sprawa jest nieuregulowa nieuregulowana jasno w ustawie dotyczącym y, handlu, w handlu w niedzielę. niedzielę. No to, to, to są wybitni eksperci, e, którzy znają się na tym od lat i jeżeli zgłaszają uwagi, że trzeba... Doprecyzować i umożliwić ten skup, bo chodzi o umożliwienie skupu. A to zdaje się, że ten, ten skup właśnie się zaczyna. No właśnie. Już w tym, w tym roku w ogóle okres wegetacji w niektórych regionach Polski bardzo przyspieszył. Więc no widzieliśmy już to po owocach, które mogliśmy dużo wcześniej kupić na różnego rodzaju bazarkach. A teraz rozpoczynają się żniwa. No i co, i pan nie wie, czy można ten, ten rzepak skupować? Ja nie? uważam, że y, trzeba ułatwiać y, ludziom życie, i mam nadzieję, że nikt nie będzie robił problemów. E, rolnikom, kiedy mają możliwość sprzedania po dobrej cenie, to, to sprzedają wtedy, kiedy, y, kiedy jest to możliwe. Czasem kosi się i wyjeżdżają kombajny również w niedzielę. Jak jest zła pogoda przez wiele dni, myślę, że, że nic złego wtedy się nie dzieje. Pani pośle, Najwyższa Izba Kontroli. To mnie zaskoczyła pani redaktor. No, to widzę, widzę, że pana zaskoczyłam. Nie ja... spodziewałem się, że pani też w aspekcie rzepaku... Ja bardzo e... się martwię o ten rzepak. O kiedy to znaczy... sprawę poruszył e, mniej więcej 10 dni temu pan europoseł Kalinowski. To było przed nadzwyczajnym posiedzeniem Sejmu i on miał nadzieję, że, że to nadzwyczajne się zajmie się, nie, że też się zajmie przy okazji rzepakiem. No, no i nie to nie się. Na, na, nadzieje niestety się nie spełniły. Trudno się e, dziwić, ponieważ nie ma serca obecna władza do Rze nie tylko rzepaku, ale i do rolnictwa i do polskiej wsi. Dobrze, Najwyższa Izba Kontroli zdjęła z raportu dotyczącego umów gazowych z lat 2006-2011 klauzule zastrzeżone i teraz dowiadujemy się między innymi o krytycznej ocenie Izby co do działań Wardemara Pawlaka, ówczesnego ministra gospodarki oraz że Polska mogła kupować gaz taniej od Rosji, jak pan odbiera? Te wieści. Po pierwsze w raporcie, jeśli pani redaktor pozwoli, to ja przytoczę jedno z, ze stwierdzeń. W raporcie NIK pozytywnie ocenia zapewnienie przez organy państwowe i PGNiG w latach 2006-2011 ciągłości dostaw gazu ziemnego z importu oraz uniknięcie ryzyka niezaspokojenia potrzeb polskich odbiorców. Myślę, że to jest najważniejsze zdanie z tego raportu NIK, mówiące o tym, że udało się zaspokoić te potrzeby, uniknąć ryzyka zaburzenia dostaw, i to jest stwierdzenie, które jest w tym raporcie myślę najważniejsze. Ale można Jeżeli... było kupić taniej. No to dlaczego minister Jasiński bezrefleksyjnie w 2006 roku podpisuje umowę nie czytając, nie, mów, nawet jest taka notatka odręczna, że nie zdążył się zapoznać z dokumentami i podpisuje tą umowę właśnie ze względu na bezpieczeństwo energetyczne państwa. Udało się w tych negocjacjach osiągnąć bardzo dużo e, dotyczące rzeczy i zaspokojenia potrzeb e, i później tranzytu przez Polskę, o, operatora tego tranzytu. W roku 2012 obniżono e, te ceny po międzynarodowym arbitrażu, e, więc tam jest wiele niedomówień ze strony dzisiaj rządzących, rzucanych kalumni i oszczerstw wobec Waldemara A, Ale Pawlaka, na razie nie mówimy o, o kalumniach którego, i odszercach rządzących, o, którego, tylko o raporcie Niku. O którego rzetelności jestem przekonany. Mówimy o raporcie Niku. To zastanawiające jest to, czemu ten raport jest teraz pokazywany? Czy to jest przygotowanie do negocjacji z Rosjanami na temat e, nowej e, nowej transzy dostaw gazu, nowej umowy. Jeżeli tak, to jest to najgorszy z możliwych sposobów przygotowania się do tych negocjacji. W każdym razie, według Pana niesłusznie światło pada na Waldemara Pawlaka w tej sprawie? Jestem przekonany po pierwsze o jego największym zaangażowaniu, rzetelności, sumienności działania, nie tylko w tej sprawie, ale od wielu, wielu lat, od kiedy był premierem, przez wiele lat posłem, wicepremierem, ministrem gospodarki. Również w tej nadrobił to, co zaniedbał minister Jasiński. Panie Przewodniczący, Prezydent Andrzej Duda ma dziś wydać postanowienie o przejściu pierwszej prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzaty Gerzdorf, w stan spoczynku. Myśli pan, że może ogłosić Odroczenie tego w przejścia w stan spoczynku? No chciałbym, żeby tak było, żeby wyznaczył ten termin przejścia w stan spoczynku pani prezes, jak wyznacza konstytucja, czyli to jest chyba 30 kwietnia 2020 roku. Wtedy uniknie możliwości złamania konstytucji, w, te, w ten sposób wypełni literalne postanowienie. Sześcioletniej kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Tu nie ma naprawdę żadnego sporu interpretacyjnego, który by powodował, no, że. Jak słyszymy, jest. Ale gdzie? Znaczy, pani redaktor, no jak jest sześć lat napisane, to jest sześć lat. Kadencja prezydenta ile trwa? Pięć przecież... lat Ale to panie... nie trwa cztery lata, tylko pięć lat. Ale pani, Kadencja sejmu też ma określony wymiar. Proszę wymian. nie polemizować ze mną, e, ponieważ ja go przytaczam opinie ja, ja... innych prawników. Ja... Tylko no, nie którzy ja są Ja rozumiem, że możemy tych rozwiązań możemy w w ustawie o wyciągnąć każdą z każdego przepisu 10 interpretacji. Ale jak jest literalnie napisane, 6 lat to jest 6 lat. no Mnie niestety nie przekonują ci, którzy widzą w sześciu czwórkę, a nie szóstkę. No To jest już daleko idące. No niedopatrzenie, niedociągnięcie lub bardzo zła wola i chyba to ostatnie Myśli Pan, że odroczenie tego przejścia w stan spoczynku Pani Profesor Gerzdor w sytuacji, w której Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce kolejne postępowanie w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym, postępowanie, które może się zakończyć skargą do Trybunału Sprawiedliwości? byłoby uznane za krok w kierunku no, porozumienia z Komisją myśl, Europejską? Myślę, że ogromny krok. Myślę, że, że to byłoby bardzo dobry sygnał dla Komisji Europejskiej, dla naszej pozycji również w negocjacjach o budżet europejski dla Funduszy Spójności, wspólnej polityki rolnej, dla całego pakietu rozwiązań w nowym budżecie. Jeżeli by dzisiaj prezydent dał taki sygnał, że przestrzega tych zasad związanych z kadencyjnością, i nie zamierza skracać w żaden sposób kadencji pierwszego prezesa, no to byłby no, naprawdę dobry wyraz. Może się też tak stać, że prezydent podejmie zupełnie inne rozstrzygnięcie, i bardziej ono jest prawdopodobne, że to przejście w stan smoczynku nastąpi dużo, dużo szybciej, a później rząd premiera Morawickiego będzie negocjował różnego rodzaju rozwiązania i może się na końcu okazać, że że prezydent e, będzie kozłem ofiarnym tej całej sytuacji. Jak pan myśli, a jakie będą decyzje prezydenta co do tych sędziów, którzy zwrócili się do niego o możliwość dalszego orzekania? Ci, którzy ukończyli 65 lat? Wydaje się, że, że mogą być pozytywne dla, dla tych sędziów, czyli zostanie przedłużony ten termin orzekania. Z punktu widzenia nie, nie rozstrzygam w żaden sposób formalnie tych wniosków. Uważam, że to jest dziwna konstrukcja, że to prezydent ma decydować de facto o stanie zdrowia. To powinna, jeżeli jeżeli już ktoś by mógł decydować, to, to, to komisja lekarska... Ale to chyba nie, nie prezydent decyduje o stanie Ale, no, bo zdrowia. To jak, jakie, jakie przesłanki mogą być o tym, że nie może sędzia orzekać, jeżeli nie stan zdrowia? Jeżeli jest ktoś... Przecież słyszymy tyle, że wiek emerytalny jest tylko możliwością. Tak mówią dzisiaj rządzący. No to czemu się na siłę wysyła tych, którzy bardzo długo się uczyli, przygotowywali, praktykowali, mają największą wiedzę i doświadczenie w momencie, kiedy są bardzo sprawni, chcą pracować, wtedy się ich wysyła na emeryturę, jeżeli jeżeli są inne przesłanki niż zdrowotne, to są to błędne przesłanki. To jest chęć e, e, zawłaszczania wymiaru sprawiedliwości, wsadzania swoich ludzi i wymiany tych, którzy e, może są za bardzo niezależni jak, e, i niezawiśli w tych swoich postanowieniach. Czy pan będzie protestował przed Sądem Najwyższym, tak jak to było w ubiegłym roku? My wiemy, gdzie mamy być. E, stoimy po stronie wartości i e, zawsze. Ale gdzie, gdzie mają państwo być fizycznie? Wiemy, gdzie mamy być i jak mamy się zachowywać e, w takich sytuacjach. No, ale stoimy, chciałbym też, żeby się sto, ludzie, stoimy, słuchacze dowiedzieli. Stoimy po stronie wartości. E, kiedy trzeba, jesteśmy na protestach i chyba teraz jest taki moment, kiedy trzeba. Czyli PSL weźmie udział w to, tych znaczy, ja mówię, protestach, o, o, które są zapowiadane. Oczywiście, e, u nas każdy ma prawo decydować, gdzie idzie, na jakie zgromadzenia się udaje. My nie jesteśmy partią wodzowską, e, tak jak że, e, niektóre formacje. Dobrze. A czy Pan wyznaczyć. pójdzie? Tak. Panie Przewodniczący, yy, chyba dzisiaj pierwsze czytanie projektu zmian w ordynacji wyborczej do Parlamentu no Europejskiego. Yy. Taki dość pilny projekt, jak widać. Co zrobi PSL bo... w tej sytuacji, nie. kiedy ten projekt zostanie uchwalony, a wiadomo, jakie on może mieć konsekwencje? Po pierwsze, ten projekt nie zwiększa w żaden sposób reprezentatywności, nie jest bardziej e, proporcjonalny, a musi być ta zasada proporcjonalności zachowana w ordynacji wyborczej. Jest to chęć wyrugowania. Średniej wielkości formacji politycznych, czyli ona nie ma celu reprezentowania poglądów Polaków w lepszy sposób w Parlamencie Europejskim, tylko pozbycia się tych, których się dzisiaj ci, którzy są wnioskodawcami, czyli PiS, po prostu obawiają, w tym naszej formacji. Ale proszę bardzo, jeżeli chcą sobie takie zasady ustalać, niech ustalają. My oczywiście ich nie popieramy, będziemy robić wszystko, żeby to zatrzymać, ale większość ma dzisiaj jedna formacja. No i dlatego pytam, I... czy, czy pójdzie. 而且呃。<Yeah. S 2> uh, w dużej koalicji do tego Parlamentu Europejskiego? Na pewno nie damy i nie zagramy w scenariuszu opisu, który przewidywałby, że Polskie Stronnictwo Ludowe zostanie wyeliminowane z Parlamentu Europejskiego, a głosy zostaną zmielone. To jest taka chęć kradzieży tych wyborów tak naprawdę, milionom Polaków, którzy chcą oddawać głosy na różne Panie Przewodniczący, różne partie. trzecie podejście. Czy pójdziecie w koalicji do tych Ale wyborów to w tej sytuacji? Zobaczmy w jakim kształcie ta ordynacja Zostanie przyjęta, bo e, mieliśmy też do czynienia Jeśli z ordynacją, z ordynacją sa, samorządową. Zaproponowana. To wszystkie decyzje będą po wyborach samorządowych, e, ale na pewno ja jestem gotowy do współpracy z różnymi formacjami e, w celu unik uniknięcia e, wprowadzenia rozwiązań, które e, tylko i wyłącznie e, dają takie fory e, dużym e, formacjom politycznym. Tak, jestem gotowy na, na współpracę z różnymi e, e, formacjami politycznymi, środowiskami społecznymi którzy podzielają nasze wartości i są za silną Polską w Zjednoczonej Europie. A jeśli chodzi o wybory samorządowe, to nic się nie zmieniło? Nic się nie zmieniło. Mamy Radę Naczelną w najbliższą sobotę. Będziemy przyjmować uchwały o ustanowieniu, przygotowaniu do ustanowienia Komitetu Wyborczego i powołaniu go zaraz w dzień po ogłoszeniu przez premiera wyborów. To będzie Komitet Polskiego Stronnictwa Ludowego, na którego listach będą nie tylko członkowie i sympatycy, ale też organizacje pozarządowe, będą związkowcy, będą... Będą e, ruchy społeczne, ruchy wiejskie, miejskie. Będzie to otwarta przestrzeń, takie porozumienie społeczne y, polskiego stronnictwa Ludowego. A co będzie, jeśli wynik no właśnie, jaki, jaki wynik byłby zadowalający? Co by było, y, co by było najlepszy sprawdzianem? Najlepszy możliwy najlepszy możliwy no dobrze, będzie ale, zadowalający. Ale co będzie sprawdzianem siły stronnictwa? Bo, bo państwo powtarzają, że chcą sprawdzić siłę stronnictwa w tych wyborach w wyborach do Sejmików, do Rad Powiatów, tak? Jeżeli byśmy prześledzili wyniki PSL-u z ostatnich kilku wyborów, to zawsze od 2006 roku był to wynik dwucyfrowy i, i na taki wynik liczymy i to będzie wynik na pewno dobry. A, a Zrobi... jak nie będzie dwucyfrowego, to pan powie, oj, pomyliłem się, trzeba bo było nie, to... jednak iść i się podać do to, to, to wtedy będziemy sytuację analizować. Wierzę, że, że będzie przy tym zaangażowaniu, jakie widzę, jeżdżąc po Polsce, przy tej ilości kandydatów, determinacji, chęci pokazania tego, co się udało zrobić, bo w wielu miejscach... Wiara czy nie dzisiaj... cuda? Nie, praca. Praca, I która... wiara? Wiara jest w, w, w... Ora et labora. E, więc e, wszystko jest w tym potrzebne e, i, i wiara, i praca, czas i czas, który jest do wyborów, trzeba dobrze minął. spożytkować e, i to dziękuję. na pewno zrobimy. Zrobimy wszystko, żeby e, nie wystawić Polski lokalnej i samorządów Szef na niebezpieczne eksperyment. Serdecznie pozdrawiam, Myślę, dziękuję bardzo, miłego dnia.